To miała być zwykła wycieczka szkolna, ale tęczowi przyjaciele chcieli się pobawić. Jakiś czas temu na Robloxie pojawił się nowy horror, który zyskał ogromną popularność. Mam tu oczywiście na myśli Rainbow Friends, czyli tęczowi przyjaciele. When the imposter is us. Pum, 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 pum. Tu, tu, tu. I dzisiaj sprawdzimy, czy tęczowi przyjaciele faktycznie chcą się z nami pobawić, czy może chcą nas pożreć niczym Hagiwagi. A jako już na tym kanale od dawien dawna nie było Robloxa, to jestem ciekaw, ile łapek w górę zostawicie, aby pojawił się kolejny odcinek. 20 tysięcy? 30 tysięcy? A może tylko 10 tysięcy? Tak więc sprawdźmy, zobaczymy, na ile was stać. No i oczywiście napiszcie w komentarzu hashtag przyjaciel, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. No i oczywiście, jeżeli podobają wam się materiały, które tworzę i chcecie ich więcej, to kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj. A teraz zaczynamy. Wybieram się na wycieczkę, tak więc wyruszyliśmy na wycieczkę i o, chapter 1, ładowanie. Ej, to jak w Poppy Playtime, mamy chaptery, na to wychodzi. Oh yeah, wycieczka autobusowa, to co lubimy najbardziej, bo oni tak... Dobra, dziwny świat, tak, teraz chyba wszystko na Robloxie jest, że tak powiem... O, ktoś przestawił, że tak powiem, wszystko na Robloxie jest teraz chyba spolszczone, na to wychodzi, bo ewidentnie ta gra powinna być w języku angielskim, ale jak widać, Roblox ewoluuje, tak więc pojechaliśmy. Nie wiem, co sobie myślał ten kierowca, skręcając tutaj, skoro widział tam karuzelę, więc czemu nie pojechał w tamtą stronę? Okej, dobra, wszyscy leżą. I to jestem ja? Nie, to nie jestem ja. To jest pan bekonowe włosy, nie! Coś go zabiera. Nie mam pojęcia co. Okej, tak więc jesteśmy, witajcie. Potrzebuję twojej pomocy. O, jest nawet po polsku. Nice! Ej, naprawdę, Roblox ewoluował. Zobaczmy, co się wydarzy. Mam jakieś klocki. O, o, klocki zniknęły. Moje bloki się przewróciły. Wszystko, co musisz zrobić, to jest znaleźć i odłożyć z powrotem. No, wydaje się być bardzo proste. Powodzenia, to tak jak misja na zasadzie znajdź kwiatek. O, jestem, patrzcie, jestem w Robloxie. Swoją drogą, dawno się nie widzieliśmy w Robloxie, drodzy widzowie, na tym kanale, bo na drugim kanale jakby oczywiście, że tak powiem, gramy sobie normalnie. Natomiast na tym kanale, jeżeli chcecie więcej Robloxa, albo jakichś takich horrorów, albo jakichś innych trybów, to oczywiście dajcie znać. I z tego, co widzę, mamy przy sobie karton, w którym możemy się chować pod B. Czyli klikamy B, rozkładamy pudło i się chowamy przed tęczowymi przyjaciółmi. Tak więc rozejrzyjmy się. I z tego, co widzę, to musimy znaleźć 24 bloki. Okej, nie wiem, czy tak będzie lepiej grać na trybie pierwszoosobowym, czy może na drugoosobowym trybie. Ciężko stwierdzić. On tu jest. O-o, szybko do kartonu. Do kartonu. O-o, 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 o-o. Co jest grane? Okej, czyli to jest ten tęczowy przyjaciel. Dobra, niebieski, obśliniony jakiś typ. On tu jest. Dobra, wychodzimy z kartonu. Okej, dobra. I musimy znaleźć 24 bloki. Widzę, że tutaj ludzie fajnie współpracują, więc będziemy w stanie na pewno te bloczki, że tak powiem, odnaleźć. I prawdopodobnie zbierz się z powrotem do teatru. Okej, dobra, czyli to jest nasza misja. Zebrać bloki z powrotem do teatru. Raz, dwa. Czyli teraz jak mam dwa bloczki, które teraz udało mi się znaleźć, muszę je zabrać ze sobą. Goni wentami, goni Hagiwagi, uciekaj szybko, czy jakoś tak w piosence Przemka tak było. Mam dwa bloczki, więc no escape. Brak ucieczki. Tędy raczej nie przejdziemy, tu mi nawet pokazują, że nie, nie, tędy nie. Okej, dobra, mam klocek. Mam nadzieję, że Axolite UV pokaże mi. A, tu mamy zanieść, dobra. Pyk i pyk. Super, 22 na 24. Brakuje nam jeszcze dwóch klocków i prawdopodobnie uda nam się przejść pierwszą misję, o ile to jest w ogóle pierwsza misja. Tak więc... Siema, ktoś się nazwał Siema? Nie wierzę, że ktoś się nazwał Siema. Prawdopodobnie to jest jakiś widz. Brakuje nam jeszcze dwóch klocków, więc mam nadzieję, że się uda je dość szybko znaleźć. O, w tej lokacji jeszcze nie byłem, to jest jakiś zamek. No tak, w sumie to jest teatr, więc tutaj będziemy mieli dużo takich teatralnych rzeczy. You only slow me down. Ty mnie tylko spowalniasz. I nie da się tutaj wejść. To jak się nie da wejść, no to chyba nie będziemy próbowali na siłę. Dobra, udało się, ktoś znalazł, odłożyliśmy. Dziękuję. Mam nadzieję, że Blue... Coś, że Blue nie został, nie zdążyłem przeczytać. O nie, to jest kolejny tęczowy przyjaciel, tym razem zielony. Czy to jest jakiś Shrek? Nie. Okej, okay, on ma jakieś takie długie ręce. Dobra, to jest jakby... Nie, to jest... Przypomina mi to Mami Long Legs, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, czemu przypomina mi to Mami Long Legs. Odpocznij, będziesz go potrzebował na jutro. Okej, okay.
O, raz, dwa, trzy, cztery osoby odpadły. Dobra, kolejna noc za 16 sekund. Wygląda na to, że Green się obudził. Okej, czyli mamy drugą noc. Myślę, że wie, że tam jesteś. O, nie musisz się o niego martwić, jest ślepy. Dobra, czyli wiemy już, że zielony jest ślepy. Jak możecie złapać, skoro cię nie widzi? Na pewno jakiś sposób znajdzie, bo skoro niebieski był, że tak powiem, wielkim hagim wagim, to ciekawe, co zrobi zielony. W sensie na pewno coś będzie mógł zrobić. Dobra, musimy znaleźć 15 paczek z jedzeniem. Powiem wam szczerze, całkiem ciekawy pomysł na horror. I nie sądziłem, że będzie jakiś horror w Robloxie, który będzie się fajnie grało w kilka osób, a mianowicie, że tak powiem, z widzami, bo nie ma... O, proszę bardzo, bo nie ma co ukrywać, większość horrorów, jak się gra, to jakby ktoś coś znajduje i później przechodzi dalej i nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzyło. A tutaj mamy taką misję, że musimy współpracować, bo musimy znaleźć aż 15 paczek z jedzeniem. Dobra, mamy dwie paczki, więc całkiem spoko. Czy ja coś słyszałem? Czy mi się wydawało? Czy ja coś słyszałem? Czy to... Nie, nic nie słyszałem. Okej, tu możemy wejść. Zepsute, tu nie wejdzie... O! Co to było? Słyszałem takie jakby dźwięki dziwne, jakby ktoś chciał tutaj mnie zaatakować w jakiś dziwny sposób. I wciąż to słyszę, więc on gdzieś tutaj musi być w pobliżu. Swoją drogą nie wiem czemu, ale te łódki z drewna przypominają mi kupę. Nie wiem, to jest kraina kupy na to wychodzi. Mamy 8 na 15, więc tak naprawdę z moimi trzema będziemy mieli 11, więc prawie wszystko zostało już w ogóle w tej szafce. O, możemy się w szafkach chować. Ej, całkiem przydatne. Słyszę go gdzieś. Nie chciałbym być tym, który odpadnie, bo prawdopodobnie jeżeli zostaniemy złapani, to koniec i jakby już nie wrócimy. Nie ma innej opcji. Dobra, musimy iść na górę do teatru, bo jednak mam trzy paczki z jedzeniem i warto byłoby je odłożyć. O, i teraz mamy tutaj jakiś taki feeder. Dobra, 11 na 15, więc brakuje nam jeszcze... Że tak powiem, czterech. Najlepsze jest to, że jeszcze nie widzieli... O! Jeszcze nie widzieliśmy naszego... No nie! Zjedzo... Umarłeś? Nie! Zostałem zjedzony przez niebieskiego. Naprawdę. Ale za robuxy możemy się wykupić i przywrócić do życia. No dobra, niech będzie. Mam trochę robuxów, więc wydajmy te robuxy moje cenne i kupmy sobie ożywienie, bo jednak jesteśmy już całkiem daleko, więc warto by było, że tak powiem, wrócić do żywych. Wychodzi na to, że ktoś ma paczki z jedzeniem i, że tak powiem, nie chce ich odnieść. W ogóle tu mamy jakieś walwy, ale z tego co widzę nie da się ich przekręcić, więc raczej to nie chodzi o to miejsce. No i brakuje nam czterech paczek z jedzeniem. Nie mam pojęcia gdzie... Come on! No nie, nie teraz, nie teraz, nie teraz, proszę. Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. A, czyli on... On reaguje jakby na ruch, czyli... Jeżeli widzi karton, to nie wie, że my w nim jesteśmy, nawet jeżeli nas widział, kiedy się zamienialiśmy w ten karton. Co nie zmienia... O, jest zielony. Okej, siema. Siema was found! O Jezu, biedny siema. Biedny siema, nie mam pojęcia, co robi zielony. Ale jak widzicie... Dokładnie tak, niestety, ale zielony też jakby tutaj... Próbuje nas atakować. Nie wiem, kto w ogóle przetrwa, bo nie ma co ukrywać, ja się wykupiłem za robuxy, więc inni, jeżeli nie mają robuxów i odpadną, no to już koniec, nie ma. Nie przywróci ich nic do życia, więc warto by było, żeby jednak ktoś przetrwał do... What the hell? Czy to są prysznice z łańcuchami? Czemu ktoś tutaj przymocował łańcuchy przy prysznicach? Nie wiem, o co chodzi. Dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli wy macie jakąś na to teorię. Dom dla tęczowych przyjaciół. Okej, to wygląda jak jakaś komora. Nie mam pojęcia. This is where they were actually made. O, czyli to jest miejsce, w którym tak naprawdę tęczowi przyjaciele zostali zrobieni. Jak tu wejdę? O, chyba już wiem, o co chodzi. Chyba wiem, o co chodzi. Ten zielony przemieszcza się w wentylacji, bo ja go słyszę co jakiś czas. Nie no, kolejna osoba została znaleziona. Ludzie, co wy robicie? Założyciel Oswald D. Davis. Znajdź paczki z jedzeniem, 13 na 15. Wciąż mi brakuje jakiejś paczki tutaj. Nie ma co ukrywać. Okej, to są kryjówki. O, mamy zaznaczone, gdzie są pozostałe dwie paczki. Ale mam wrażenie, że chyba wszyscy ludzie, prawie, no prawie wszyscy odpadli. Czyli tu mamy jedną paczkę i tu mamy kolejną paczkę. Dobra, okej, całkiem fajnie. I to chyba było gdzieś blisko wyjścia, więc jesteśmy w stanie te paczki zanieść. I coś czuję, że tą grę ukończymy prawdopodobnie sami albo ukończymy ją w dwie osoby, bo z tego co widzę...
bardzo dużo osób odpadło, co nie wróży oczywiście dla nas dobrze. No to go, do teatru i zanosimy dwie ostatnie paczki z jedzeniem. Pyk, pyk, mamy to, misja wykonana, zobaczmy co się teraz wydarzy. Oj, dostałem coiny. I... czemu to jest pomarańczowa ręka? Będzie jeszcze jeden, pomarańczowy. I nasypały jedzenia. No dobra. Czyli będzie czterech prawdopodobnie. Cóż za niespodzianka, pomarańczowo puścił swoją jaskinię. Naszykowaliśmy mu jedzenia. Może poczuł jedzenie, dokładnie tak, pomarańczowy poczuł jedzenie i opuścił swoją jaskinię. I... ojojoj, tylko trzy osoby przeżyły, nie, najgorzej, kolejna noc za 15 sekund, tylko w trójkę będziemy musieli tutaj walczyć. No i rozpoczęła się kolejna noc, dziś jest ostatnia noc, okej, dobra, czy to będzie ostatnia noc? Po tym, kiedy naprawisz moją maszynę, pokażę ci, dlaczego naprawdę tu jesteś. Brzmi ciekawie, brzmi naprawdę ciekawie, co się wydarzy? Dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przeciekać? O nie, czyli teraz on się będzie przemieszczał wentylacjami. Bezpieczniks. Widzowie, zostawcie łapę w górę, jeżeli was rozbawiło słowo bezpieczniks. Bezpieczniksy musimy znaleźć. 14 bezpieczniksów. Może ja się schowam po prostu, tak dla bezpieczeństwa. Okej. Dobra, wydaje się, że wszystko wygląda tutaj normalnie. Musimy znaleźć... co to? Co to za jakiś dźwięk? Wychodzi na to, że musimy znaleźć 14 bezpieczniksów i zanieść je do teatru i wtedy dowiemy się, co tak naprawdę się tu wydarzyło. Okej, to miejsce nie wygląda zbyt dobrze, jakby coś miało wyleźć z tych wentylacji. Dobra, mamy ile bezpieczniksów? 3 mamy, okej, całkiem nieźle. Że tak powiem, dobry start i kolejny bezpiecznik. No escape, zero ucieczki, nie mamy żadnej ucieczki stąd. Jestem ciekaw, czy... Wenty! O, o. Znajdź bezpieczniki, dobra, dobra. Okej, okay, jest git. O nie, coś się aktywowało, wygląda na to, że ktoś zapomniał nakarmić pomarańcze. O nie. Coś biegnie widzowie, o co chodzi? Okej, okay. Może ja się stąd nie będę jakoś za specjalnie ruszał. Coś słyszę. Jest coraz bliżej. Jest jakiś ślad w ogóle tutaj, jakby zaraz... pomarańczowy miał tędy biec, czy... biegnie! Wow! Pomarańczowy przyjaciel, co jest grane? Okej, okay, dobra, to wygląda ciekawie, powiem wam szczerze. Ale okej, okay. Skoro on sobie tu biegnie, to pobiegnijmy za nim, bo chyba... nie, 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 jego trasa nie prowadzi do teatru. Nie, 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 my musimy iść w zupełnie innym kierunku. Muszę zanieść bezpieczniksy, bo jeżeli ich nie zaniosę... to źle się to dla nas skończy. I tutaj chyba nie ma żadnego. 8 na 14. Ej, 8 na 14, czyli jeszcze tak naprawdę dwa bezpieczniksy i mamy wykonaną misję. Dobra, do teatru. I uwaga, uwaga, musimy je przyczepić tutaj, dobra. Pyk. Jeszcze tylko dwa i mamy wszystko zrobione. Poszło całkiem sprawnie, powiem wam szczerze. Nie sądziłem, że tak dobrze nam pójdzie tutaj w tej misji, ale... a to ona się przemieszcza tutaj w jakiejś skrzyni, czyli ona nie gra tutaj pierwszy raz z tego co widzę, ciekawie. O, o, wenty, wenty. Jest niebieski kumpel. Siema niebieski kumplu, co tam? Chodzi na to, że jakby jesteśmy bezpieczni, on nie robi nam jakiejś większej... fioletowy nawet wychodzi tu, co? Okej, okay. Siema. O Jezu, jaki on jest wielki. Cały czas patroluje tutaj. Dobra, i na pewno ten będzie chciał mnie zeżreć. Tylko pytanie, czy zeżre mnie jak podejdę? Okej, okay, chyba nie mogę wejść w niebieską wodę, na to wychodzi. Dobra, dwa bezpieczniki i mamy to z głowy. O, o, pomarańczowy się aktywował. Siemka. Idź, idź sobie, tak, tak, mnie tu nie ma, nic tutaj nie było. Czyli on wychodzi chyba stąd. To oznacza, że gdzieś tutaj musi być jakiś bezpiecznik, bo nie wierzę w to, że... o, tu jest jego kryjówka. Jeżeli go nie nakarmimy, na to wychodzi, to on będzie cały czas wybiegał, tak to działa. Czekajcie, co tu jest napisane? Dostawca żywności 3000, okej. Oj, oj, oj. I niebieski. Siema. O nie, dobra, idzie tutaj. Z tego co widziałem, mamy już zaznaczony ostatni bezpiecznik i jest on mniej więcej tam, więc prawdopodobnie musimy udać się tu i pójść gdzieś w dół, żeby go odnaleźć. Tak to przynajmniej wygląda. Ale nie mam pojęcia, jak się dostać jeszcze niżej, na kolejne niższe piętro, chyba tędy. O, sio, ro, 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 nic nie widział, nic nie widział.
No tak, zielony nic nie widzi, to się zgadza. Czemu on pilnuje ostatniego bezpiecznika? Czy mógłbyś łaskawie, panie zielony przyjacielu, odejść stąd? Dobrze. Okej, okay, czyli jednak jesteś... A! Co? Czyli jednak nie jest ślepy, w sensie jest ślepy, ale mimo wszystko i tak mnie zobaczył, bo podszedłem zbyt blisko. Okej, okay, nie ma go tutaj, bardzo dobrze. Podoba mi się to. Cześć, panie fioletowy kumplu. Mógłbyś łaskawie mnie nie atakować? Dziękuję. Ja tylko potrzebuję tutaj jednego bezpiecznika i już mnie tutaj nie ma. Pytanie tylko, gdzie jest ostatni bezpiecznik, albo bardziej, kto go ma. Jop, zostałem tylko ja. Wszyscy inni po prostu odeszli. Czyli, tak powiem, wszystkim znudziło się granie tutaj, ale na szczęście bezpieczniki z nich wypadły, co oznacza tylko jedno, że ukończę grę. Raz, dwa, trzy i do teatru. Szybko, run! Okej, okay, udało się, załączyliśmy wszystkie bezpieczniki, nareszcie! Nareszcie! Coś uruchomiliśmy. Czekaj, co się dzieje? To nie powinno się dziać. O, coś się wydarzyło i to bardzo złego. Światła zgasły. Czy maszyna z porządku jest zbyt ciemno, aby zobaczyć? O, coś zepsuliśmy. Bum, wszyscy odpadli, zostałem tylko ja. O nie, naprawdę? O nie, kolejna noc będzie za 17 sekund, a na serwerze zostałem tylko ja. I nie ma już odwrotu, nikt inny nie dołączy. To jest misja tylko i wyłącznie dla mnie. Wygląda na to, że będziesz musiał ponownie włączyć zasilanie. Aha, świetnie. Znajdź sposób na zasilenie zapasowego generatora. No dobra, to brzmi jak zadanie dla mnie. Kto wie, może nawet pozwolę wam wszystkim wyjść później. Ale zostałem tylko ja, bo wszyscy inni już nie żyją. Prawdopodobnie będziesz ich potrzebować. Latarkę dostaniemy. O, ciekawie, ciekawie. Znajdź baterię. Musimy znaleźć 9 baterii. To jest misja na teraz. Okej, okay. Mamy latarkę. Włączyć fantazyjne oświetlenie. No jasne, give me that. O, no i teraz to wygląda. Pięknie. Naszym zadaniem jest znalezienie 9 baterii. Jak sami widzicie, na serwerze zostałem tylko ja, więc misja na pewno nie będzie łatwa. Ej, zapomniałem, że to jest kolejna noc. Co oznacza tylko jedno, że pojawi się tutaj kolejny, że tak powiem, straszny przeciwnik. Ale powiem wam szczerze, że bardzo szybko znajduje się te baterie. Coś wentami idzie. Mam nadzieję, że to nie hagiwagi. Dobra, mamy 4 baterie, więc póki mam 4 Siema! Tego niebieskiego jakoś się nie boję. Ten niebieski wygląda bardzo przyjaźnie swoją drogą. Nie wiem czemu jakoś tak... Jakoś tak przyjaźnie. O-o! Idzie! Idzie! Dobra, nie widział mnie. No i cyk, wkładamy baterie. Pyk, mamy 4 baterie z, że tak powiem, 9, więc jeszcze trochę musimy ich znaleźć. Jest bateria! Mamy baterie! 2 baterie w jednym miejscu! I no escape! To lepiej będzie... Na chwilę się ukryć, bo... Że tak słyszę, ziomeczek z wentów jest coraz bliżej. Jesteśmy już naprawdę nisko, jeżeli chodzi o to miejsce, albo... Tą fabrykę. Konserwacja, wał 12. Kolejna bateria w takim miejscu. Dawaj mnie tą baterię. Przyda się. I to jeszcze strzałka pokazywała, że w tym kierunku jest teatr, więc idealnie. I jesteśmy nam. Jest tu nawet jeszcze jedna bateria. Co była tutaj przez cały czas, tak samo jak był tutaj ten, że tak powiem, zielony przyjaciel. Czy ty masz zamiar pilnować tą baterię? Nie mówcie, że on zawróci teraz. No wygląda jakby pilnował, ewidentnie. To jest moja bateria, give me that. Dobra, mamy 4 baterie, więc prawdopodobnie będzie mi brakowało jeszcze jednej baterii. Dobra, włóżmy to, co mamy. I uwaga, uwaga, mamy jeszcze, brakuje jeszcze jednej baterii. Ale niestety nie mam pojęcia, gdzie ona może być, więc mam nadzieję, że gra mi trochę podpowie. W tym pokoju nie ma baterii, a wyglądało jakby miała... Jest tutaj! Dobra, mamy ostatnią baterię i teraz wystarczy, że ją zaniosę i mamy misję wykonaną. Nie! Nie! Proszę, nie teraz! Okej. Okay. Uratowany, uratowany, ale było bardzo niebezpiecznie. No i ostatnia bateria. Uwaga, uwaga, wkładamy i mamy to, udało się. Wykonaliśmy naszą misję, ale co teraz będzie? To jest dopiero ciekawe. Więc zobaczmy. Światła wrócą, ale czy będzie kolejna noc? Mam nadzieję, że już nie. I mam nadzieję, że ta maszyna tego gościa zadziała. Wygląda na to, że wróciliśmy do interesu. Jakaś, w ogóle to jest jakiś gość, o którym nie mam nic pojęcia, nie wiadomo kto to jest. Dzięki za ponowne włączenie zasilania.
W nagrodę pozwolę wam wszystkim odejść. Jest! Udało się! Przeżyliśmy! Co prawda... Ale najpierw urządzam ci imprezę pożegnalną. Co to znaczy? Wait, wait, wait! Upewnij się, że wszyscy wymienicie swoje bilety na imprezę. Okej. Dobra, jaką imprezę? Myślałem, to już koniec gry. Po imprezie wypuszczę was wszystkich, obiecuję. Wierzymy mu? Bo ja mu jakoś nie wierzę. Jakich wszystkich, jak wszyscy już nie żyją. Zostałem tylko ja. Okej, czyli mamy wziąć bilet, czapeczkę, skasować bilet, wziąć czapeczkę i prawdopodobnie ruszyć kolejną noc. I co teraz się wydarzy? Swoją drogą, bardzo urocza czapeczka z pomarańczowym stworkiem. Chciałbym taką na urodziny. Tak się cieszę, że ci się udało. O, przygotuj się na pyszne, pożegnalne ciasto. Tort! Okej. Kiedy wszyscy dostaną kawałek ciasta, otworzę wyjście i wszyscy wrócicie do domu. Baw się dobrze. Okej, zostałem tylko ja, więc tak naprawdę wystarczy, że wezmę kawałek ciasta, no i tyle, co nie? On tam jest! Ale zaraz, nie mogę wejść do toalety. Nie przebij baloników, okej, bo jeżeli przebijemy balonik, to nasz kumpel się obudzi. O! Tak, coś przebiło balonik i on atakuje. I później wraca. Tęczowy przyjaciel budzi się, kiedy wdepniemy na balonik, tak więc lepiej będzie, jeżeli nie będę próbował wdepnąć na żaden balonik. Ups! O, aktywowałem go, przepraszam widzowie, musiałem to zrobić. Musiałem to zrobić, dobra. Give me that. Daj mi kawałek ciasta. Halo. Daj mi kawałek ciasta, czemu nie mogę aktywować tego? O! Na widelcu. Okej, dobra, czyli balonik rozbił się na widelcu, ale... Czy my mamy teraz... Tak, musimy to przesunąć, musimy to przesunąć. O nie, szybko, szybko. Bo on jest coraz bliżej. Dobra, dobra, ucieczka. Ucieczka. Chase tu jest normalnie. Co jest grane? To jest jak Poppy Playtime. Okej, dobra, uciekamy, uciekamy przez wenty. Szybko. Co się dzieje? Ta muzyka w ogóle. Co jest grane? Dobra, tędy. Przeczołgać się. Teraz tu. Szybko uciekamy. To jest okej, ślepy zaułek. Czy ja go gdzieś słyszę? I uciekamy z tego przeklętego miejsca. A to miała być zwykła wycieczka szkolna, jak gdyby nigdy nic. Dobra, szybko. Czy on będzie mnie gonił? Mam nadzieję, że nie. Dobra, szybko, szybko. Przez kratę. Halo, wypuśćcie mnie stąd. Okej, otworzyło się? Nie, nie otworzyło się. On tu jest. Nie, nie, czy to już jest koniec? Nie, na pewno. Okej, dobra. Żegnaj, panie tęczowy przyjacielu. Wracaj tam, gdzie twoje miejsce. A my tymczasem możemy uciec. Przetrwałeś! Jest! Jedyny, który przetrwał! Przetrwałeś! Przetęczowi, przyjaciele! Jest! Brawo! O, to jeszcze nie koniec! Co się dzieje? Będzie jakaś pewnie druga część! Wygląda na to, że ich nie doceniłem. Okej. To jest jakiś doktorek! Co jest grane, jakie oczy ma? Sprawy przybiorą bardziej szalony obrót. Okej. Ciekawie, ciekawie. Co to znaczy? Czyli będzie chapter drugi pewnie. Pewnie będzie chapter drugi. O tak!